Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Chciałabym zwrócić uwagę Wysokiej Izby, że minister finansów, przedstawiając prognozy makroekonomiczne, jest do tego umocowany ustawą o finansach publicznych, gdyż na ministrze finansów ciąży obowiązek sprawowania kontroli nad sektorem finansów publicznych. Poza tym istnieją w Polsce instytucje, które dokonują oceny przedstawionych prognoz i myślę tutaj przede wszystkim o Wysokiej Izbie, ale również o Biurze Analiz Sejmowych, które takich ocen dokonuje, nie mówiąc już o Narodowym Banku Polskim. Najlepszą jednak oceną jest ocena rynków zagranicznych, która jednoznacznie ocenia zarówno prognozy, jak i politykę fiskalną prowadzoną przez rząd i prognozy przedstawiane przez ministra finansów, co znajduje jednoznaczne odzwierciedlenie w ratingach, w notowaniach naszych obligacji. Jeżeli chodzi o podobne organizacje, o których mowa w projekcie poselskim, takie jak Rada Fiskalna proponowana w tym projekcie, to nie ma jednoznacznego przesłania, że jakiekolwiek organizacje zalecają tego typu instytucje, jak właśnie przedstawione w tym projekcie. Mogą mieć one różny wymiar. Przykładem tego mogą być jednostki na przykład w Holandii, które działają w zasadzie w Ministerstwie Finansów, czy też organizacja działająca przy Kongresie Stanów Zjednoczonych. Nie jest zatem powiedziane, że musi być to organizacja taka, jak proponowana w projekcie poselskim, który jest przedmiotem tego głosowania. Dziękuję bardzo.